Cześć. Milko, jak tam śniadanko sobotnie ci smakuje? Gdzie masz twojego brata przyszywanego? Idzie. O jest! No w końcu już myślałam, że pan się obraził. Jedzonko przygotowałam, proszę. A, zrób. Dobra, śniadanko. Przygotowałam. No to smacznego i miłego dnia, robaczki. Siemacie. Patrzcie. Już tu się dokonuje smażenie. Najlepszy był ten kucharz z Muppet Show. Nie sam rzucał tym produktami. I teraz tak, oto kolejność obróbki termicznej u nas w kuchni. Pierwsze lecą plastry cebuli. Do tego dowalamy już, żeby to się wszystko nam zabarwiło z tym smakiem. Taką robimy sobie. I tu jest żubrzyca, czubrzyca. Widzieliście? Żubrzyca jest fajna. Bardzo fajnie smakuje. Czerwona i zielona. Prima, jak to mówił kanclerz Merkel. Do tego. Zaraz pójdą. Paróweczki. To nam się zaraz tutaj zrajsgaruje, jak to mówi rączka, ten rączka gotuje, rajsgaruje się jakoś. Patrzcie, nożem mieszam. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Teraz to nam ładnie się wszystko obrobi. To znalazłem parówki, a kiełbasy nie mamy, bo się gdzieś skończyła. No po prostu skończyła się, no. Nie mamy kiełbas na chacie. Otworzyłem nowy słoik. Korniszonki z papryką habanero. Te ogóreczki zastąpią nam, jak nie mam, zastąpią nam pieprz. A paróweczki zastąpią nam sól. No zobaczymy, na ile, prawdę mówię. O, i to nam się teraz, widzicie, ładnie obrabia. Machanie nożem po patelni. To jest to. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Widzicie? Nie trzeba szpatułek, a lepiej łyżką. Teraz wrzucamy szybko te nasze parówki. O cholera, jedna parówka uciekła. No trudno. Jak uciekła, to uciekła. Herbatka jest zrobiona. Ale wezmę tą szpatułkę, czy jak to tam. Zawsze. To fajnie to wygląda, nie? Popatrzcie. No. Lipy nie ma, takie ala zbójeckie żarcie takie. Te, jak one się nazywają? Te ogóreczki, one są takie fajne, wiecie, im nic nie trzeba.
Oni mają tak zrobiła Daftona te ogóreczki, te produkt. No mówię wam, aż nie wiem co mu powiedzieć. Tu jajeczka przyszły. Prima będzie. Jak mówiłem wcześniej. Kanclerz Merkel. Teraz wolamy to wszystko. Wow. Tu przestanę mówić. Będziecie tylko już obserwować. W sobotę rano, to znaczy już rano nie jest, jest dokładnie południe, 12:05. Pięknie było, słonecznie, ale w tej chwili troszeczkę się zrobiło pochmurno, więc zanim się coś bardzo złego stanie z pogodą, to jedziemy sobie na plażę. Ogólnie pojedziemy autem, bo tam żeby do plaży zjechać to mamy kawałek, więc podjedziemy sobie autem i będziemy sobie... Co? Spacerować po plaży, pójdziemy może też trochę do lasku. Ja nie wiem dlaczego, ale jak mam tutaj roletę odsłoniętą i włączone światła, bo sama roleta to by było jednak troszeczkę za ciemno, to strasznie żółta jestem jakaś taka tutaj. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czego to wynika. Może tak jest troszeczkę lepiej. No, w każdym razie tak, dzisiaj mam dwa kiteczki. Na weekendowo jestem dzisiaj... Tak, uczesana. Dwa kiteczki, mam tutaj bluzkę taką zwykłą, szarą, zaraz ją ściągam i zakładam coś z długim rękawem. I co? Widzimy się już z miejsca. Pa, pa! No hej. Cześć. No ale ja nic nie mam. No ja nic nie mam. Otwiera buzię, a ja nic nie mam. No on mówi dawaj. No on mówi dawaj, a ja nie przygotowana w ogóle. A my nie przygotowani, a wiesz jak lubisz? No on wystawia buźkę. Biegnij do sklepu. A co mam kupić? No co ty, sklep jest za daleko. No sklepu... Tak. Ale masz ładne oczka. A mogę cię pogłaskać? On jest trochę wilgotny taki, nie? Mhm. Czy deszczyk padał? Zobacz. On jest słodki. Nie dotykaj, bo jak dam, mam dać. A ty płot liżesz? Następnym razem się przygotuję, obiecuję. Ale co będziesz, cukier miała? Cukier. Albo jabłuszko. O, jabłuszka. Jabłuszka. Obiecuję, że następnym razem jak przyjdę, to się przygotuję, tak? To cię capnę w nagrodę. Dobra, idziemy dalej. Cześć. Byłem pierwszy. Udało ci się.
pierwszy. I co, cieszysz się? Że przywitaj jest... się. No ja już mówiłam 100 razy, cześć. Tak? Aha. Tak. To jesteś usprawiedliwiona. Ja byłam pierwsza i tak. Jesteś usprawiedliwiona. No i co? Podoba ci się? Na Słuchajcie, spacerku? Jesteśmy w pięknym miejscu. Jesteśmy w parku. Aż tak, bo słońce tu się. Jesteśmy w parku na Zaspie. A w Brzeźnie? Kto jak woli? Gdańsk. Zaspa. Gdańsk. Gdańsk Zaspa, Gdańsk Brzeźno, nie wiem już teraz sam. Brzeźno, Gdańsk. Dobra, się zamieszałem. Popatrzcie, chcieliśmy wam pokazać, tutaj byliśmy latem ostatnio i też robiliśmy dla was filmik. Popatrzcie, jak tu teraz wygląda. No, co mnie jedyne martwi, to tam budują, widzicie, w parku, no też, no nie wiem, tak. No budują. Wszędzie budują. Trochę słabo to wygląda, znaczy nie wiem, czy tam jest jeszcze dalej park, ale budują, no. No zobacz, jak tu pięknie jest. I tak, słuchajcie, jest styczeń, jest 27 dzisiaj. Pogoda nietypowa bardzo, jak na styczeń. No, ja nie pamiętam takiego stycznia jeszcze. Ale jeszcze kilka dni temu był śnieg, śnieżyca. Tak, nie pamiętam takiego stycznia z taką temperaturą. Tam w oddali kogut pieje. I pies mu wtóruje. A pies słysząc, że kogut pieje, wyje z kolei. Mm. Tutaj ktoś był dzik, popatrz. Mm-hmm. Bobki dzika. Albo sarny jakieś. Tak. No co dzik to chyba ma większe, co? Nie wiem. Albo łabędzia. Tutaj wływają kaczki sobie latem, wiosną. Teraz akurat nie ma kaczek. Ale tutaj chyba nie, bo tu mało miejsca. Ale pływają sobie, ale popatrz, gdzie to płynie? Widzisz? Nie wiem, gdzie płynie. W tą stronę. W tą stronę to płynie dziwne. No cóż, no... Tak bywa. Zobacz, jak to jest fajnie. Kurczę, wiosna. A zapowiadają, słuchajcie, że 12 ma być. A to prawda? A troszeczkę żeśmy się spóźnili dzisiaj z przyjazdem. Bo... Słońce było rano, tak, słońce a teraz było już nie ma. Ale teraz to słońce to chyba oznacza, że będzie jeszcze mróz, co? Nie, no zobaczymy, zobaczymy. Wiatr się robi, a prognozy są na plusie, zapowiadają. Aha. Więc chyba będzie jeszcze cieplej. No dobra. No dobra, to spacerujemy dalej. No i właśnie widzicie te buty z Lasockiego. Te takie płaskie są idealne na teraz. Na takie właśnie... Idealne na takie właśnie wypady. Pochodź tutaj. A co to? Jakiś gigantyczny kreten. Kreten? Gigantyczny, jak to Bercik mówi. Kreten. Gigantyczny... Zobaczcie. Mega, mega gigantyczny kreten. Kreten. A, kreten. A co tu jest? Tak, to ja. Z inspekcji wróciłem. Stwierdziłem natychmiastową konieczną regulację tutaj strumienia. Będziemy musieli zwołać naukowców, radę. Ciao, 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 Toruniu. Ciao, ciao, ciao. Patrz, jest, są tam kaczkiki. Mówiłem, że są. Mówiłeś, że nie ma. No ogólnie mówiłem, że są, a teraz nie ma. A masz chlebek? No właśnie, kurczę, nie wiedziałem. No, no nie wiedziałeś? Taki spontan. Popatrz, tu coś było wybudowane kiedyś, zobacz, widzisz? Działki tu były. Fundamenty są. Mhm. Domek stał. Działkowy. Ale to są betonowe. Żelbetowe. No, domek stał. Zobacz, o. Tu też są. To były domki działkowe. A, ja wiem. Oj,
No. Mówi, nie zbliżaj się. Nie zbliżaj. Patrz, jakie pyty mają pomarańczowe. To jest taki pomarańcz fajny, nie? Mhm. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj właśnie w tym parku po tej stronie są leżaki. Także latem, jak świeci słońce, to tutaj sobie można przyjść i normalnie się na tych leżakach opalać. Korzystać ze słońca. To jest rewelacyjna sprawa. To jest świetny pomysł, ktoś miał. Naprawdę. Zobaczcie. I naprawdę te leżaki są porządne, drewniane. O, widzicie? No. Naprawdę rewelacyjna sprawa, uważam. A tam mój pan redaktor nagrywa na swój kanał filmik. Typowo męski punkt widzenia. Zapraszam, jeśli jesteście ciekawi. Ostatnio wyżywał się kulinarnie na swoim kanale, także no, trochę się pośmiałam, ale na szczęście tym razem kuchnia pozostała w takim, powiedzmy, no, można by nawet powiedzieć, że przyzwoitym porządku. Także zapraszam Was na jego kanał. Typowo męski punkt widzenia. No i słuchajcie, doszliśmy na plażę. Co prawda widzę, że mi bateria miga, zaraz się wyczerpie, ale na szczęście Artur wziął sportową kamerkę, także co prawda kadr będzie inny, ale... A ludzie ci sami. Ale ludzie ci sami, plaża ta sama, także na szczęście mamy drugą opcję. Zobaczcie, jak jest pięknie, jaka woda spokojna, nie ma wiatru. Tam. No ludzi jest ogrom. Sznur ludzi. Zobaczcie. Jakie tłumy przybyły na plażę. Nieźle, co? Zobaczcie, to wszystko to są ludzie. O. No, już teraz na kamerce sportowej jesteśmy. Widzicie, że ta troszeczkę inaczej nagrywa. Ma taki większy, jak to się mówi, kąt, nie? No. Nagrywania. Ale to jest właśnie taka typowo sportowa, wiecie, na dwór. Ona nie ma stabilizacji, to życie. No, ona nie ma stabilizacji, więc jak trochę będzie trząchało, no to z góry przepraszam, ale idziemy po piasku. No i jak wiecie, po piasku się idzie trochę ciężko. A jeszcze stabilizatora, ale no, o tym stabilizatorze to jest... To później? No. No. A teraz idziemy w stronę... Jeśli chodzi o stabilizator, to tajemnica będzie później rozwiązana. O co chodzi z tym stabilizatorem? Tak. Jak widzicie, idziemy w stronę mola. Molo. Także trochę do przejścia jest. No i powiedz, Artur, jaka jest pogoda, bo dla mnie jest bomba. Chodź, idziemy trochę tutaj sobie przy wodzie pochodzimy. Ale zobacz, w ogóle wiatru nie ma, nie? Ja myślałam, że będzie wiało.
No. Tutaj jest jeszcze ten startup. Popatrz tutaj. Tam sieci są, z tego co ja wiem. O, tam gdzie ta chorągiewka? Ta chorągiewka, tak. Tak, tak. Tak na mój prosty rozum by wynikało. Tam jest druga chorągiewka. A to już daleko, daleko. Patrz, tutaj są następne chorągiewki. Widzisz? Popatrz. To blisko tego, nie? Blisko no. Tutaj piachu. Tam już jest bardzo głęboko, wiesz? No ja wiem, czy tak bardzo głęboko, jak tam... No jest, bo tutaj. Tutaj gdzieś, nawet tak jedna trzecia tej odległości, to już jest zakaz wchodzenia, wiesz, tam. Aha, latem, no. Kompania. Pani redaktor, rozmyślania. Pani redaktor. Słucham morza i me. No, ja mi się załączy nie spodobało. Wiatr. Aż łzy w oczach są od wiatru, nie? No jak tak wieje mocniej, to czasami mam, a czasami nie. A to zawsze tylko nad morzem, nie? Jak jest zimno? No nie wiem, jakoś tak nie sprawdzałem. Nie interesowało mnie to za bardzo. Nie. Czy tylko nad morzem, czy... No jak tak wiatr wieje mocno, nie? No nie wiem, jakoś tak... Co, chodzicie w fajne miejsca na spacery, jak macie czas? Trzeba chodzić na spacery, takie to wtedy one dają takiej energii na później, wiecie, na tydzień. Zresztą za każdym razem, jak jestem na plaży tutaj, to wam to mówię do znudzenia, no, ale tak jest. To straszna moc potem jest. Wtedy przychodzicie do domu i macie zupełnie inną perspektywę działania. Ona normalnie podkowy tak, łamie. Mnie dzisiaj czeka sprzątanie i tak naprawdę chciałam sprzątać, ale Artur się uparł, że najpierw spacer, a potem obowiązki, najpierw przyjemności. Powiedział, że no, a co za różnica, czy posprzątasz w ten weekend, czy w przyszły weekend. No, tak, nie ma w ogóle różnicy. Także, wiecie, jemu to nie robi, nie? Mi to nie robi. No. On woli przyjemności. Patrz, ptaszek znikł. Zaraz się pojawi tutaj, widzicie? Patrzcie. Zanurkowo, patrz. Gdzie? Patrz tam. Znikł? Nie ma go. Gdzie on się wyłowi? Albo w ogóle. Gdzieś się pojawi. Albo go ktoś zjadł. Wynurzy. Nie, poszedł zanurkować. Ale jak nurkuje? A może go ktoś zjadł? Nie, patrz. Wyłowił. No. Wyłowił się. Kurczę, co ja... On poszedł rybki ławić. No. On nurkował. Patrz. Znowu zanurkował? No. Głęboko poleciał. Jest dobry nurek. Widziałaś? Ale długo tam jest, nie? Długo go nie ma. Znowu się wyłowi. Ciekawe, czy coś złowi. Wyłoni. Myślisz, że coś złowi? Nie, może jakiegoś szprotka? O. A, nie. Albo co on tam może? Jakiegoś roślinka? Żabę jaką? Żabę. No hej, jesteśmy już w domku. Co prawda to tak może nie wygląda, bo wy tego nie wiecie, bo ja tam nagrywam urywkami, ale tak naprawdę nie było nas 3 godziny, więc naprawdę się dotleniliśmy, powdychaliśmy jodu. A teraz tak, jesteście podłączeni do ładowania, to po pierwsze. Po drugie, rano wyjęłam rybkę. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, oj, dość dawno temu mówiłam, że jak była u mnie siostra z mężem, to przywieźli nam
przywieźli nam rybki, jedliśmy rybki, takie wiecie, prosto z kutra, z nadmorza, co prawda nie tutaj z Trójmiasta, tylko z Kołobrzegu, ale rybki dorsz i flądrę, i część włożyłam właśnie do zamrażalnika i dzisiaj właśnie rano wyciągnęłam tą rybkę, żeby była na obiad, i powiem Wam, że jak przychodziliśmy, tam jest taka na molo jest taka restauracja rybna i poczułam ten zapach ryby. Tu mówię do Artura, chodź szybko, szybko idziemy, bo właśnie na dzisiaj wymyśliłam na obiadek rybkę. Także też będziemy mieli pyszną rybkę. Ja to robię tylko tak, że ja ją solę, pieprzę, obtaczam w mące i po prostu smażę. Jeszcze czasami na tłuszcz, do patelni, do środka dodaję przekrojone parę ząbków czosnku i wtedy ta ryba jest taka bardziej wyraźna. No i wtedy jest taka naprawdę taka też smaczniejsza, chociaż nie każdy lubi tak smak czosnku, ale no, my akurat lubimy, ale też żeby nie za dużo. No także ja tutaj jeszcze tylko muszę, zanim zacznę gotować, to muszę umyć kuchenkę, bo Artur dzisiaj robił rano jajecznicę, co oczywiście bardzo mi smakowała i w ogóle, ale no wiecie, jak to mężczyzna troszeczkę nabałaganił, więc no, więc ja to muszę teraz wyczyścić. Chociaż nie wiem, czy zrobię to, czy wyczyszczę przed, czy po, może w sumie po, ale ja lubię jakoś tak na czystej kuchence gotować, nie wiem dlaczego tak mam. A wtedy jak jest po gotowaniu, to ona jest ciepła i wtedy muszę czekać, aż ostygnie, no i wiecie, i tak może zrobię, że przed ją umyję, a jeszcze zobaczę, zresztą nie będę, a myślę, że przed, ja to tak mam, znam siebie już, dobra, więc temat zakończony. I co? I zabieram się po obiadku, jak już usmażę tą rybkę, to będzie szybko, ciach, ciach, ciach. Jak usmażę rybkę, zjemy obiadek, troszeczkę odpocznę i idę sprzątać. Tak, mam dzisiaj taki cel, że muszę trochę dom ogarnąć, bo naprawdę szok, szok, jak w tygodniu może się po prostu wszystkiego nawarstwić, nazbierać, nie wiem w ogóle skąd, nie wiem, ale tak najpierw idę wrzucić do pralki, potem idę sprzątać, muszę posprzątać, bo normalnie nie mogę się odnaleźć, tak, dobra, także zmykam robić obiadek, a Wy będziecie go robić ze mną. No i widzicie, tutaj mamy dorsza, takie filety, płaty dorsza, a tutaj jest flądra, także tak, sól, pieprz, na patelni olej, mąka, dokładnie trzeba obtoczyć, no i zaraz pójdzie na patelnię. Czosnek dodam też na patelnię. I ja w taki sposób właśnie zawsze smażę. Oczywiście kuchenkę umyłam przed pracą, bo no ja nie lubię naprawdę, jak mam robić na czymś brudnym, to jakoś mi to nie pasuje.
Dobra. I biorę się za pozostałe rybki.